Tamara Pielas, siatkarski portal.pl. Ze mną Michał Kądzioła, brązowy medalista Mistrzostw Polski. Satysfakcjonuje Was ten wynik? Tak, bo przegraliśmy tylko z naszymi kolegami, którzy nie popisali się wcześniej, bo byliśmy umówieni, że zagramy mecz finałowy, ale oni swoją słabszą postawą przegrali jeden mecz i wpadli do nas do półfinału. To było niezamierzone. Ale tak, jesteśmy zadowoleni. Spodziewaliśmy się, że to będzie bardzo ciężki turniej dla nas. Wszyscy głośno mówili o tym, że my przyjeżdżamy tutaj po medal i że wszyscy mówili, że to będzie ten najwyższy. Ciężko się gra z taką presją i mając w głowie, że wszyscy dookoła no, mówią, że już wieszają nam ten medal, więc to było dla nas bardzo ciężkie, żeby zmotywować się, zmobilizować i pokazać to, że zasługujemy na to. Niestety w półfinale się nie popisaliśmy, ale i tak jesteśmy bardzo zadowoleni z brązowego medalu. Nie wracamy przynajmniej z pustymi rękoma. Właśnie wspomniałeś, że w półfinale zagraliście z waszymi kolegami, czyli z parą, z którą bardzo dobrze się znacie. Trudno się gra takie mecze? To są najtrudniejsze mecze w całym sezonie, bo trener nie pozwala nam, nie daje nam taktyki, więc musimy sobie ją sami ustalić. Już jesteśmy tak trochę przyzwyczajeni do tego, że trener daje nam podpowiedzi, jak mamy grać. Trenujemy z chłopakami cały sezon, wszędzie razem jeździmy na obozy, bardzo dużo ze sobą sparujemy, więc znamy się jak łyse konie i tak naprawdę w takich meczach decyduje dyspozycja dnia. No, dzisiaj popełniliśmy więcej błędów, dlatego oni wygrali. Bywało inaczej, że to oni popełnili te 1-2 błędy więcej i my wygrywaliśmy, także rozpaczy nie ma. Zadowoleni jesteśmy, że skończył się już ten sezon, bo to był dla nas ostatni mecz. No i super. Brak pary Fijałek-Prudel to chyba duża strata dla takiego widowiska. Tak. No tam kontuzja wykluczyła Prudego z turnieju. Takie rzeczy w sporcie się przydarzają. W zeszłym roku byli, wygrali ten turniej. W zeszłym roku Szałan nie grał, dlatego w zeszłym roku nie mieliśmy my szansy pokazać się w 100% na turnieju mistrzowskim. No szkoda, że nie było ich. Na pewno ten turniej byłby jeszcze bardziej wyrównany i dużo więcej par by walczyło o złoto. Piąte miejsce w Starych Jabłonkach Was satysfakcjonuje? Tak, to jest fantastyczny wynik. A co uznalibyście za największe osiągnięcie w tym sezonie? To piąte miejsce w Starych Jabłonkach, bo to pokazaliśmy się z dobrej strony przed naszą publicznością. Niczego nie żałujemy, żadnego meczu nie żałujemy, który zagraliśmy w Starych Jabłonkach. Pokazaliśmy dobrą siatkówkę i to przed własną publicznością, gdzie było te 5-6 tysięcy osób, które nas wspierało. Dlatego bardzo się cieszymy, że tam zajęliśmy to piąte miejsce. No i drugie miejsce w Biel na turnieju CF Masters. Też bardzo fajnie tam zagraliśmy. Tylko że już w finale Szałan miał bardzo duży problem z barkiem i no nie pokazaliśmy wszystkich możliwości. Dziękuję bardzo i gratuluję.